Rok temu odbywały się takie też burzliwe konferencje prasowe, gdzie narzekano na ceny zboża. Chcę przypomnieć, że rok temu pszenica kosztowała, przynajmniej w firmie, w której pracuję, 1850 zł. Gdzie minął rok, minister Telus mówi o wielkich sukcesach, pszenica kosztuje 850 zł w skupie. Nie wspomnę o wzroście kosztów produkcji, czyli kosztów nawozu, ochrony roślin. O paliwie i prądzie już nawet mówić nie będę. Więc ja się pytam, gdzie ten sukces? Przez ten rok, po pierwsze, nie uchwalono ustawy o ochronie polskiego rolnictwa, mimo że ona została przez nas złożona 15 lipca ubiegłego roku i cały czas leży w zamrażarce u pani marszałek Witek, a tam w tej ustawie jest, proszę państwa, mowa o kaucji. Minął rok, nie wywieziono zboża w ogóle, dalej kilka milionów ton leży w magazynach, zwłaszcza Elewaru, czyli w państwowych magazynach. Nie zrobiono nic na terminalu w żadnym z portów. Nasze terminale zbożowe nie są przygotowane do wywózki takiej ilości zboża, bo proszę pamiętać o tym, że nie mówimy tylko o zbożu ukraińskim. My mamy nadwyżkę polskiego zboża, które też musimy wyeksportować. I do tego też są potrzebne i wagony do przewozu zboża, i są potrzebne również nabrzeża i statki. Natomiast jeżeli zapchamy magazyny ukraińskim jedzeniem, no to nie będzie gdzie polskiego. I dlatego też postulujemy, aby w każdym sklepie żywność była oznaczona krajem pochodzenia. I to nie tylko ta pakowana, bo da się to zrobić. Jak państwo kupicie na przykład czosnek czy ten, to tam jest kraj pochodzenia. Żeby każdy rodzaj żywności był oznaczony krajem pochodzenia, żebyśmy mogli wiedzieć, która żywność jest polska, a która nie. No i przede wszystkim co? No, rząd praktycznie ignoruje głosy nie tylko ekspertów, ale organizacji rolniczych. Każdego, kto się odezwie, oni wiedzą lepiej, a sytuacja wygląda jak wygląda. Ja w tej chwili mam taką okazję, że praktycznie codziennie rozmawiam pod elewatorem w Kluczborku z rolnikami, którzy przywożą zboże. Proszę mi wierzyć, jesteśmy na publicznym spotkaniu, ja nie mogę powtórzyć ani jednego zdania. Dzisiaj efekt jest taki, że pomimo tego, że z budżetu i z kieszeni obywateli Polaków wypompowano miliardy, przeznaczono na wsparcie rolników, to są działania na krótką metę, ponieważ nie zostały przedsięwzięte praktycznie żadne działania dotyczące zabezpieczenia nas długoterminowo, jeżeli chodzi o rolnictwo ukraińskie. Właśnie rolnictwo ukraińskie będzie na rynku unijnym, będzie na rynku polskim i tutaj będzie wpływać znacząco na właśnie te ceny. W związku z tym potrzebne są określone działania, a takich działań ze strony rządu Zjednoczonej Prawicy, ze strony PiS-u nie ma. Była mowa o pakcie dla wsi, dla obszarów wiejskich. Taki pakt nie powstał. Tutaj apel czy przypomnienie do pana ministra Janusza Kowalskiego, wiceministra rolnictwa, o to, że my czekamy na informacje, na to, jakie firmy importowały zboże. Mówi się, że legalnie, ale kto importował zboże techniczne? Co stoi na przeszkodzie, ażeby rzeczywiście... Nikt, bo takiego zboża nie ma. Ażeby rzeczywiście tutaj usłyszeć tą informację. W związku z tym, panie ministrze Kowalski, znając pana determinację, sądzę, że nie będzie pan miał problemów, ażeby taką informację przedstawić. Jeżeli chodzi o dodatkowe jeszcze niebezpieczeństwo, bo myślę, że tak śmiało mogę określić, oprócz tutaj konkurencji z rolnictwem ukraińskim, to jest polityka rolna, której przyznam się, że jako rolnik, jako rolnicy zupełnie nie rozumiem, jaką prowadzi Unia Europejska, bo to wszystko zmierza do ewidentnie do ograniczenia produkcji rolnej, do uzależnienia się od importu. Nic mnie nie nauczyło doświadczenie z gazem, z węglem,
z ropą, jeżeli chodzi o Rosję. Teraz Unia chce się uzależnić od importu żywności. No, nie możemy się na to jako Polska, jako Polacy zgodzić. W związku z tym musimy tutaj powiedzieć stanowcze nie. Musimy się zwrócić do Unii natychmiast o pomoc w rozbudowie terminali zbożowych w naszych portach, bo tylko my mamy dostęp do morza i tylko my możemy wywieźć to zboże statkami. I tu naprawdę każdy dzień się liczy, a zmarnowano już ponad rok. I nie ma się co o żniwa martwić, o powierzchnię magazynową też. Natomiast mnie martwi los rolników. Mnie zdumiewa jedno, że zboże jest o połowę tańsze, powinna być teoretycznie o połowę tańsza mąka i chleb powinien stanieć. A mimo wszystko nożyce tak zwane się otwierają. Zboże tanieje, drożeje chleb. No zdumiewające i to jest właśnie, można zadać sobie pytanie, kto na tym zarabia. To najważniej właśnie to jest cena energii, cena gazu. Kto jest właścicielem spółek, które dostarczają gaz, dostarczają energię? Skarb państwa, budżet.